I reckon you want it. Oh. Do Hoboka. Gdzie to? Dobra. Ty śrubokręty nie masz wioskowego. W domu mam. Nie będę niósł pół wiadra. W domu mam. Ale duży taki? W domu bardzo duży mam. To przynieś. A co będziemy kręcić? Trzeba mnie lampą podkręcę ci i żarówki wkręcić, bo tu nie ma... Prądu nie ma. Nie ma światła. Jest światło, jest, Krzysiu, jest. Nie, pali się, zobacz. Ale tutaj jest, na górze, zobacz, o tu. Włącz jeszcze raz. Włącz. O, znów jest. O, nie ma. Jest. Nie ma. Chyba tutaj nie ma. O, podkowę masz na szczęście. Na szczęście podkowę. Czy trzymałeś tu konia? O, tu nie ma. O. Nie ma prądu. O, widzisz? I tu trzeba odkręcić. O. A co tutaj była? Jakaś cala więzienna? Co tutaj było? O. Ty, to mi przypomina na katownię. O, i trzeba wziąć wiesz. Co tu było? Pałac Mostowskich był u ciebie? Co? Pałac Mostowskich, Montelupi, co tutaj nie, było? Wiecie, wiecie. Pa, a nie, to był Pawiak, Pawiak, ale ty nie trzymałeś tu Pawi. To był Pawiak. Tu Pawiak? Pawiak był, tak. Ojej, to się źle kojarzy. A to był, a to na pewno był spacerny. Prace porządkowe, to prace porządkowe. To są prace społeczno-użyteczne. Oczywiście. I oczywiście charytatywne. Charytatywne. Krzysztof, a ty mógłbyś wystąpić do sądu rejonowego w Białymstoku, jak ci, którzy mają coś tam, wiesz, nabroją, mają przez sąd orzeczoną karę ograniczenia wolności, czyli prac społecznych, to mogą u ciebie odpracowywać. O, to ja się wybrać. O, jakieś skarby. Panie Krzysztofie, my chałtury nie robimy. I zamiast. Jak już to solidnie. Odrabianie pańszczyzny musi być karą. Śrubokrętem pytałeś mnie. No. Dużo. Ale jeszcze. Patrz, trzeba zrobić, żeby te drzwi się zamykali. Widzisz? A co one takie w krwi obite? Nie to rdza. Widzisz? Żeby one się zamykali. Widzisz? O. Coś tutaj nie pusto by. Na zawiasek czy co? Piszcie, można nasmarować trzeba zawiasy. Kurwa. One skoszone są i tu opadły. Zobacz, tu opadły. A tu są skoszone. A je podnieść do góry. A gdzie to podniesie? To trzeba je zdjąć. No trzeba zdjąć. No to może Andrzeja, jak pracownika umysłowego, zatrudnimy, bo on się zna na tym. W ramach. To nie rusz, Boże, to za ciężkie, Krzysztof, to mi zostaw. A to zostawił, zobacz. Co? Aj, kurwa, ty słuchaj, z tego niewolnika to nie ma robotnika. Nie ma, zobacz, nic. No. A przecież trzeba usunąć beczkę. Zwróćmy uwagę, bo to tak nie może być, no. Albo się sprząta, albo się nie sprząta. Ale co? No to zobacz, tam zostało listek 1, 2 i tam trzeci. No. A tu pajęczynka wisi, no. Listek na pajęczynce. Wiesz. I to ja dam rady? Tak. Krzysiu, ale nie dam rady. Ja chcę, żebym dostał przepukliny. Boże, to ciężko, to już to waży 60 kg. To ty nie noś, sam zostaw, to nie dla ciebie robota, Krzysiek. Ty masz intelektualnie pracować, a tutaj... Majora może zatrudnić troszeczkę, niech popracuje. A! Co? A co, nie umie? Umie, mu się nie chce tylko. O, pokaż Andrzej, jak to się... O, panie Krzysztofie, ja jestem pod wrażeniem. Andrzej, ty patrz, jak to się robi, bo ty jak sprzątasz, to zostają tu odrobinki. No, a pan Krzysztof ci pokaże, że...
jak można sprzątać dokładnie. Ale Krzysiek odchodzi już na rentę, na emeryturę. No właśnie, no szkoda, szkoda, naprawdę szkoda. Może jeszcze tam przemyśli tą decyzję z tą emeryturą. Bo szkoda by było takiego wspaniałego człowieka stracić. Ale myślę, że na emeryturze też można na pół etatu, tak czy nie, panie Krzysztofie? Halo? Co? Panie Krzysztofie, na emeryturze można na pół etatu? Można, można. O! No to akurat jesteśmy bardzo pocieszeni, że jest na pół etatu, pan Krzysztof, coś tam będzie działo. Dobrze i na pół etatu. Kurwa, ale od razu jest inaczej. Ty, to teraz można pomieszczenia wynająć, posprzątane czyściutko. Do wynajęcia. Dobra. Pomóc coś? A co tutaj za pomieszczenie jest? Można zobaczyć, czy nie bardzo? Panie Krzysztofie. A tutaj te tajemnicze drzwi. Halo. Węgiel. Węgiel? Czy kibelek? O, jeszcze ile węgla jest. Na pół zimy. Na kłódkę, bo jeszcze Karol był z węzi. Na kłódkę. Dobra. Kupię kraj zega. Co? Kupię kraj zega. Już nie na Nie żartuj.